Witajcie drodzy widzowie, Aryko 265, zapraszam Was na spotkanie w ramach kariery menedżerskiej Carlo Ancelottiego Real Madryt i zapraszam na mecz Real Valladolid kontra Real Madryt. Oczywiście najpierw weźmy sobie udział w konferencji przedmeczowej, dlatego jak będzie trzęsło trochę, to wybaczcie, bo trzymam na kijku do selfie, a później sobie przełączymy normalny tryb. Że co, poczekaj. Zdecydowanie tak. Przedłużymy tą serię. I jasne, dobra. Teraz ustawimy sobie to, co będzie do nagrywek meczu, przepraszam. Dobra, tak to jest to i przechodzimy właśnie płynnie w miarę do tego, że przepraszam, jak będziecie widzieć zmianę. O właśnie, to będzie to do konferencji, będziemy wykorzystywać kijek do selfie, a tu jest taki inny kijeczek do nagrywek już normalnych meczów, a później także poczekajcie, wezmę sobie na Polsat na razie. Bo są mówienia, że jeżeli będą lecieć, to mi w tle, przepraszam was bardzo, jak będzie odgłosy w tle, będą lepiej. No niestety gliniarze, zaraz przelew, zapomniałem, że to gliniarze was kluczowe, ale niestety, dobra. Zobaczymy, o co chodziło przed przerwą, bo pewno podadzą, co było przed przerwą. O właśnie, nienawidzę takich kurwa, jak on się wygina. I teraz dobra. Nie no, bez przesady. To musi być tak. Muszę to umiejętnie rozłożyć. O, i teraz jest dobrze. I teraz tak, przechodzimy do spotkania. Kurde, przelotne deszcze jeszcze mi znowu zmieniło strój. Jak ja tego nie cierpię. Ustawienia gry. Bezchmurnie. Dziękuję. I wybór, zmień strój. Tak, tak. O, jeszcze oczywiście, wszystkie zmiany nie weszły, no nie? Bo po co miały wejść? Alaba, Pogba oczywiście będziesz za Koundé. Na razie Carvajal za Vázquez, Fernandeza nie. I tu Guiterreza potrzebuję, poczekajcie. Guiterrez, gdzie ty jest? Jest Guiterrez, dobra, lewa. I potrzebuję teraz odrezu, ale to już nie będę, nie patrzcie na to, że tutaj jest odrezu, ale chust, których nie powinno już być. Na to nie patrzcie, Modric jest i Modric właśnie wejdzie za Blanco. Więc tak. Tak. No. Teraz gramy. Z wami to zrobiłem, no ale będziemy teraz cisnąć karierą Realu Madryt, menażerską Carlo Ancelottiego. Dość rady zdaje się chyba, bo chyba, że w środę dojdzie coś, jakiś Liga Mistrzów, coś, to się jeszcze zobaczy. A wtedy... Też nie wiem, czy Liga Mistrzów nie zaczyna. No zobaczę, kiedy Liga Mistrzów zaczyna. No nie wiem, Liga Mistrzów dopiero zaczyna się chyba 14-15, to jest przerwa reprezentacyjna, więc na pewno się teraz nie zacznie, więc pociśniemy karierę do środy. Może nawet do czwartku, chyba że w czwartek nagram już pierwszy
Serie A Piemonte Calcio. No, no zobaczę jeszcze. Pomyślę, co będzie w czwartek. Na pewno na razie dość przez ten moment na pewno będzie od piątku, sobota, niedziela kariera menadżerska Carlo Ancelottiego Real Madrid. Już pierwszy materiał miałem już z tego nagrany, ale po prostu nie chcę, bo chcę zachować 3 sekundy, żeby spełnić wymagania zarządu, bo takie wymagania zarządu postawili. 7 czystych kont musimy zachować, więc to będzie następne czyste konto na wyjeździe. Na wyjeździe oczywiście wyjazdowe, jeśli chodzi o lidze, bo Liga Mistrzów nie liczy się do tego, wyjazdowe w lidze, La Lidze. Dlatego zacząłem od początku z konferencji. Będę to rozstawić, poczekaj. Będzie czas. Czekajcie, dobra, jeszcze zapauzuję. No, idę. No, sprawdzę, czy teraz będzie stało, czy nie będzie stało. Moment, ja się przetestuję, czy to będzie stało. Bo w tym, żeby stało. Na razie zrobię coś w ten sposób, żeby do konferencji podlepię taśmą, poczekajcie. Szajkę z porządku przez Góleckiego i udowodnić mu wyłudzenia VAT-u na stronie.
pomysł, żeby wprowadzić jednego z naszych pracowników. Czyli wy chcieliście rozgryźć niebezpieczeństwo, a to tymczasem on rozgryzł jednego z naszych ludzi. Tak więc ten cały napad to mogła być tylko przykrywka do tego, żeby się go pozbyć. No najprawdopodobniej tak właśnie to wyglądało. Mamy na niego trochę materiałów, ale to wciąż zbyt mało, żeby postawić mu zaszczyt. Przekażemy wam wszystko do analizy, może coś uda nam się z tego wycisnąć. A co z tym radnym możecie na to wyjście? No miejsce jest Marcin, razem z tym mądrowym, więc wszystko jest ok. No to co? To do roboty. Mamy punkt zaczepienia pewnego podejrzanego. Oczekuję raportu. Dobra. Pani Świetlano, ale co się stało, że pani chce wycofać zeznania? Proszę poczekać. Zdeściu, co jest? Pani chce wycofać zeznania. No jak to? Bo waszego głosu zacofania. Co się stało? Nie, nic się nie stało. Naprawdę. Ja nie będę więcej zeznawała. Nie możecie mnie zmusić. Ale nikt ciebie do niczego nie zmusza. Nie możemy ci zapewnić bezpieczeństwo swoją żonę. Tylko musi nam pani powiedzieć, co się wydarzyło, bo inaczej mam jak pomóc. Nic się nie wydarzyło. Ja nie będę więcej zeznawała. Nie możecie mnie zmusić. Wszystko boję? Nie. To powiedz nam, hej. Zatrzymać się, mam dać jogę. Jeżeli nie zastraszono, to tak jest to niepowie. Ale ochrona by się przydała. Zobaczymy, czy coś się nam się uda. Czekajcie, trzeba to jakoś mądrze rozegrać. Dobra, inaczej, tak? Poznanie tożsamości drugiego konwojenta to prawdziwy przełom w naszym śledztwie. Teraz musimy tylko znaleźć dowód na udział w napadzie na kołobójczego. Albo będę tak trzymał, będę tak. Czyli kijek to sobie będzie do konferencji, a my tu wracamy do meczu. Piłkę przejmuje drużyna przeciwna. Nie na cię. O dobra. A może to wyjdzie coś z tego? Jest. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Dobre wejście obrońca, ale będzie wznowienie za linii bocznej. Strada piłka. Ależ tam się przedarł. Musi strzelać. Piłka wpada do bramki. Fantastycznie. Dobry, policja. No i mamy podwyżkę kolejnego szybkiego trafienia. Naprawdę niewiele było i potrzeba. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Realizator pokazuje, że trenera jest wyraźnie dumny z postawy swojej drużyny w tym gracze. Teraz musimy dobrze zachować się w koncentracji obronnej, żeby doprowadzić ten wynik do końca, żeby po prostu mieć kolejne czyste konto na naszym koncie i to musi być jeszcze chyba 3 mecze chyba, bo nie pamiętam, bo już które mamy czystych kont na wyjeździe w lidze.
Dobrze, Courtois. Teraz patrz. Przepraszam. Och, fuck. Och, to. Dziękuję. Gratulacje nam się należą. Świetna robota. Modric przechodzi tę piłkę. Real,
się opłaciło. Przejęli. Uwaga, ma tam trochę miejsca. No i popatrzeć na minę trenera, wie, że mają ten mecz w garści, może być naprawdę zadowolony z postawy zespołu. To jest gra po jednej bramki, 6-0 w tym meczu. Właśnie atak pozycyjny, cierpliwie wyczekują na okazję do strzelania bramki. Zanosi się na pogrom po pierwszej połowie 6-0. Wprost zdominowali pierwsze 45 minut. Zdekasowali, rywali i wysoko prowadzi. Wykorzystali więcej okazji. Dzięki temu mają tak dużą przewagę. Ja potwierdziły, że Sonia jest córką Arlet. Sonia jest na terapię, żeby przepracować traumę i odbudować relację z matką. Mężczyźni, którzy zmuszali Sonię i inne dziewczyny do prostytucji w niemieckich domach publicznych, zostali skazani na 5 lat. No, aj. Sprawa, no tak nie mam. Marvin. I Rodrigo. Chociaż nie, Rodrigo bym chował, a Azar wskoczy z powrotem. Pogba. Wejdzie za Modricia. Żeby po prostu się ograł po kontuzji. Tylko cud może być na losie tego spotkania.